tej sztuce Graham Wayna. To jest chłopak, który przyjeżdża z małego miasteczka. Chce zostać aktorem. Niektóre rzeczy mu wychodzą, niektóre nie. Ma dosyć dziwną i skomplikowaną relację ze swoim facetem. Tak jak jego facet zostaje również napadnięty i pobity. No i stara się jakoś poradzić sobie z tymi wszystkimi emocjami, z całą traumą. Niektórzy mu to ułatwiają, niektórzy utrudniają. Chyba do końca nie znajduje też jakiegoś klucza na rozwiązanie tego wszystkiego. Trzeba było to sobie przede wszystkim bardzo przemyśleć. Dla faceta, który jest hetero, wejście w postać geja nie jest łatwą sprawą, przynajmniej dla mnie. Rozmawialiśmy bardzo dużo na ten temat z Krzysztofem. Najtrudniejsze w tej roli było przełamanie barier, jakie są zwykle między nawet najlepszymi przyjaciółmi jej tutaj, ze wszystkimi ludźmi, z którymi gram na scenie podczas tego spektaklu. Mam super kumpelskie relacje, niektórzy są nawet moimi bardzo dobrymi przyjaciółmi, ale zawsze jest pewna granica, której po prostu faceci nie przekraczają, bo nie mają powodu. No więc, żeby zburzyć tą granicę i zbudować taką relację, jaka mogłaby powstać między osobami, które się sobie nawzajem podobają, potrzebowałem ogromnych pokładów wyobraźni. Tak. Już teraz podchodzisz do tego bezproblemowo? Nie wiem. To jest tak, że... To nie jest dla mnie coś takiego naturalnego, co robię na co dzień w życiu. Więc są próby, w których łapię się na tym, że... Kurczę, gdyby naprzeciwko mnie stała dziewczyna, to nie podszedłbym do niej w taki sposób, tylko podszedłbym w taki, więc chyba tak samo powinienem podejść do faceta, gdybym był gejem, no nie? I to jest cały czas proces. Powiedz mi, łatwo było przeskoczyć z Jezusa na geja? Nie. Nie, no zupełnie. No to nie było łatwo. To jest zresztą... Nie wiem, jak nie można w ogóle porównać w żaden sposób tych dwóch ról do siebie. Nie dość, że Jezus to jest musical. To jest sztuka dramatyczna z oprawą muzyczną na żywo. Jezus zresztą w ogóle nie wypowiada, oprócz ostatnich słów, które mówi na krzyżu, nie wypowiada ani jednego słowa w spektaklu. Wszystkie są zaśpiewane. Tam nie ma żadnych kwestii mówionych. Cała ta rola opiera się na sztywnych ramach muzycznych. A tutaj, zresztą tak jak w każdym dramacie, tempa, pauzy, to jest coś niesamowicie istotnego, co za każdym razem wychodzi inaczej. W musicalu ma się przed sobą dyrygenta, który daje tempo i numer nie ma prawa go zmienić. Orkiestra idzie do przodu. A tutaj jest tak, że sami jesteśmy sobie dyrygentami. To jest bardzo trudna rzecz. Nie boisz się tego przeskoku, że byłeś Jezusem, teraz rola geja? No bo różne są reakcje ludzi, tak? Nie bałeś się aż tak dramatycznie przeskoczyć? Wydaje mi się, że jedynej rzeczy, której powinien bać się aktor, to zaszufladkowania. Są takie postaci, są tacy aktorzy, nie tylko w polskim kinie, ale i w światowym,
którzy nie mają, nie dostają nawet okazji zagrania różnorodnych postaci. A to dla mnie jest mega ciekawe doświadczenie i uważam, że ludzie też, którzy przychodzą na spektakle, chyba fajniej jest im odbierać coś takiego, że widzą jedną osobę, widzą osobę, która z jednej strony śpiewa, gra musical, druga rzecz to jest jakaś komedia, potrafi rozśmieszyć i nagle wchodzi w coś takiego, czym by się go w ogóle nie spodziewali. I ja często lubię odkrywać też jako widz takich aktorów. Widzę kogoś, kto rozśmiesza publiczność do łez i idę na inny spektakl i widzę tego człowieka w mega ciężkiej postaci, w mega ciężkiej roli, który sprawia, że chce mi się płakać. I on jest dobry. I to jest najfajniejsze, co można zobaczyć w drugim aktorze. Wydaje mi się, że sprawy, jakie są poruszane w spektaklu, nie chodzi mi tutaj o jakieś prawa gejów czy o coś takiego, bo to, o czym mówi ten spektakl, jest dużo bardziej uniwersalne. To jest zmaganie się ze swoimi słabościami, ze swoimi traumami w życiu. Każdy z nas takie ma na różnych polach. Nie mówię już o takich stricte technicznych rzeczach, jak to, że ludzie oglądają ten spektakl siedząc na scenie, że nie podczas jakiejkolwiek innej produkcji w tym teatrze chyba nie mieli takiej możliwości. Oprócz tego to jest piekielnie kameralne dzieło. Odległość sprawia, że aktorowi jest łatwiej oszukać widza. Jak jesteśmy bardzo blisko z widzem i widz może zajrzeć nam w oczy, zajrzeć nam w twarz. To tak jak... To jest piekielna trudność takich spektakli. W jakimś filmie, w jakimś sensacyjnym filmie, nie pamiętam już w tej chwili jakim, była rozmowa dwóch zawodowych morderców i tłumaczyli sobie, jak, że najtrudniej zawodowemu mordercy, że to jest najwyższy stopień wyszkolenia, żeby podejść do kogoś i zabić go gołymi rękami albo nożem, a najłatwiej to jest zastrzelić z dużej odległości. Chyba podobnie jest z aktorstwem. Przygotowanie takiego spektaklu dramatycznego jak Folk Hot Rain od Jezusa różni się praktycznie wszystkim. Przede wszystkim nie było czegoś takiego jak próby stolikowe. W Jezusie oczywiście. Nie rozmawialiśmy o postaciach. Rozmawialiśmy o nich już w trakcie prób, czy będąc na scenie, czy ustawiając. W spektaklu dramatycznym tak się nie da. Siadamy do stołu, każdy już ma jakieś swoje przemyślenia odnośnie nie tylko swojej postaci, bo czytając skrypt, wyobrażasz sobie wszystkich. Grasz Wayne'a, ale wyobrażasz sobie, jaki mógłby być Roger, no bo ta zależność to jest coś nierozerwalnego. No i potem jest wielka burza mózgów, nie wszyscy się ze sobą zgadzają. Kłócimy się, spieramy, wychodzą z tego żywe postaci, które potem przenoszą się na scenę. W musicalu sceny ustawiane są chyba raczej mało skomplikowanie. Jeżeli chodzi o same przejścia scen, zresztą to też wszystko daje ten wyciąg, zapisana muzyka, która nie pozwala na
więcej czasu, więcej pauz niż taka, jaka jest zapisana. Można to zagrać w różnym tempie. Ale jeżeli zmienimy tempo tu, to tutaj też, bo też powinno być zmienione, jeżeli to jest jeden utwór. A podczas sztuki dramatycznej pauzy czasami więcej grają niż słowa. Myśl, spojrzenie, gest. Reakcje. Przecież nie ma czegoś takiego, no, nie ma czegoś takiego jak bierne granie. Jesteś na scenie i masz w sobie ten rozpędzony motor i nawet jeżeli ktoś do ciebie mówi, a ty słuchasz, to musisz to robić w sposób aktywny. Przede wszystkim nie zazdroszczę Krzyśkowi, który gra na żywo. Bo takie skupienie, jakie on musi mieć na scenie, to jest po prostu coś niesamowitego. Chyba zmieniałbym 3 razy koszulki grając podczas takiego spektaklu. To jest wyjątkowa umiejętność dopasować się do danej chwili, do danej emocji i wyrazić ją przez muzykę. Coś, co niby jest ustalone w jakichś ramach, ale nie do końca. I za każdym razem wychodzi to inaczej. Mi na przykład muzyka bardzo pomaga, bo tak dobrze zagrana muzyka, jak to się dzieje, podbija emocje. To tak jak dobrze skomponowana muzyka do filmu. Jak masz jakiś taki ckliwy albo smutny dialog i do tego leci piękna jakaś sonata albo jakiś rzewny utwór, to od razu wszystkim chce się płakać. Jak to jest dobrze zrobione, to wspaniale podbija i odzwierciedla te emocje. Ja też to czuję na scenie. Wydaje mi się, że życie w teatrze, życie aktorów w teatrze nie różni się za bardzo od życia każdego rzemieślnika, ponieważ aktorzy są rzemieślnikami. Artystą się bywa, to dosyć rzadko wychodzi coś takiego na scenie, za co ludzie są nagradzani. To są chwile, dla których warto żyć. Naprawdę, są niesamowite, ale to są chwile. A na co dzień są ciężkie próby. 2 razy dziennie, po 4 godziny. Wychodzimy z tego budynku o godzinie 22, bardzo często spoceni. Zmęczeni, zwyczajnie zmęczeni fizycznie, bo to jest ciężka fizyczna praca. Bieganie. Oprócz tych wszystkich prób jest też samodzielne przygotowanie się do pracy, czyli nauczenie się ogromnego egzemplarza lub partytury, która jest do zaśpiewania. Tak szczerze mówiąc, ludzie, którzy chcą się poświęcać teatrowi, mają mało czasu na cokolwiek innego. Ale ty biegasz. Tak, ale po godzinie 23 wychodzę sobie, kiedy jest już w miarę pusto na mieście i tak, i staram się jakoś utrzymać swoją formę fizyczną, no bo próby i wszystkie spektakle raczej tego wymagają, żeby po 3 kwestiach i przebiegnięciu kawałka sceny nie zaśpiewać jakiejś arii albo songu musicalowego zasapanym. Oprócz mnóstwa prób i nauki jest też imprezowy kawałek życia. Nie ukrywam, że życie teatralne w dużej części polega na kontaktach z ludźmi, z partnerami, z reżyserami. Bardzo często odbywają się jakieś mniej oficjalne castingi, bo ktoś cię gdzieś w czymś zobaczył, spotkał na bankiecie, porozmawialiście chwilę i
taka współpraca może okazać się bardzo owocna i robimy jakiś nowy, fajny projekt. Wracamy o godzinie 22 do hotelu. Ja oprócz takiego biegania czy jakiegoś tam, jakiejś chwili dla siebie, każdy z nas ma chwilę dla osób. Akurat my, mówię tutaj o grupie, czy pracującej przy Folchocie, czy pracującej przy Jezusie, czy przy Cyrano, czy przy Śnie Nocy Nieletniej. Sporo osób mieszka w hotelu, jesteśmy przyjezdni, więc spędzamy czas po próbach w swoim gronie. Rozmawiamy na temat spektakli, na temat tego, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Staramy się być otwarci na uwagi. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy osoba, która nie zajmuje się teatrem, dobrze bawiłaby się w naszym gronie. Bo jednak 90% rozmów jednak schodzi ostatecznie na tematy teatralne. No nie? Czyli żyjecie tym cały czas. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcesz to robić dobrze, to musisz tym żyć. I to jest pasja. A masz jeszcze jakieś inne pasje? Mam. Uwielbiam jeździć konno, uwielbiam jeździć na nartach. Oprócz musicali wychowałem się na muzyce rockowej. Skończyłem szkołę muzyczną na skrzypcach. Uwielbiam jazz.